Dobrze, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Dwa zdania wstępu, zanim przejdziemy do tego głównego tematu. Minął kolejny weekend w województwie śląskim. Wydaje się, że aktualne wyniki epidemiologiczne, które spływały do nas zarówno w piątek, w sobotę, jak i w niedzielę, potwierdzają wstępnie nasze założenia i prognozy o tym, że te spadki są w tej chwili dość trwałe. Natomiast oczywiście z pełną pokorą i z znajomością niebezpieczeństwa, z jakim wiąże się zakażenie COVID-19, musimy również podchodzić do najbliższych dni, do najbliższych tygodni. Te ponad 1100 zakażeń, oczywiście to są zakażenia wyłącznie weekendowe, w związku z tym one są pewnie w pewnym stopniu zaburzone z tej perspektywy statystycznej. Prawdziwe wyniki, takie 7-dniowe, one są dopiero od środy, czwartku, piątku i sobotę. To są takie dni, gdzie widać najbardziej, w jakim trendzie się znajdujemy. No niemniej jednak, biorąc pod uwagę ostatnie 2 tygodnie, no to z ponad 30 tysięcy w ciągu pełnego tygodnia zeszliśmy poniżej 20 tysięcy za ubiegły tydzień, jeżeli chodzi o liczbę bezwzględną. To pokazuje, że jednak ten trend spadkowy się dalej utrzymuje. Jeżeli chodzi o części hospitalizacyjną, no to tutaj na razie jest sytuacja dalej bardzo poważna, bo jeżeli chodzi o zajętość miejsc na drugim poziomie, systematycznie, ale bardzo powoli opada. Natomiast jeżeli chodzi o zajętość miejsc respiratorowych, no to tutaj jest w tej chwili konstans na bardzo wysokim poziomie, co oczywiście nas niepokoi, ale wynika wprost z tej pierwotnej liczby zakażeń sprzed 2 i 3 tygodni, które miały miejsce w województwie śląskim, gdzie był ówczesny szczyt. I to jest ta pierwsza informacja i pierwsza nadzieja na to, że rzeczywiście szczyt również w województwie śląskim, miejmy nadzieję, jest za nami. I te parametry poszczególne, jak wyjazdy karetek, jak liczba skierowań POZ-ów, jak zakażenia, wskazują, że może się sytuacja stabilizować i powinno być trochę lepiej. Tak wydaje się, że tym największym impulsem i tą taką największą wiarą i nadzieją, że jesteśmy w stanie jako społeczeństwo, jako wspólnota pokonać koronawirusa, to jest Narodowy Program Szczepień. Stąd znajdujemy się tutaj dzisiaj w pierwszym punkcie w województwie śląskim, powszechnym punkcie szczepień w Bielsku-Białej. Takich punktów dnia dzisiejszego 16 jest zostanie uruchomionych w całej Polsce, po każdym województwie. No i przypadło mi wziąć udział dzisiaj w tej konferencji i państwu powiedzieć, jak mniej więcej ten program będzie postępował. Na ten moment mamy taki punkt pierwszy, który dzisiaj tutaj uruchamiamy. Kolejne będą uruchamiane w zależności od dostępności szczepionek na terenie Polski oraz na terenie naszego województwa. Docelowo takich punktów w całym regionie będzie około 70. Takie są deklaracje i założenia przepracowane wraz z samorządami oraz z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby tych punktów było w okolicach 70. To daje nam możliwość wyszczepiania miesięcznie około 1 miliona obywateli. Gdyby taka rzeczywiście moc szczepionek mogła trafić do województwa śląskiego, no to jesteśmy w stanie bardzo szybko pierwszą dawką zaszczepić wszystkich chętnych obywateli powyżej 18 roku życia. Szanowni państwo, bardzo ważne jest w programie szczepień pełna współpraca, pełna kohabitacja oraz wspólna troska i zrozumienie dla tego, czym jest to wyzwanie w walce z wirusem. I w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Jarosławowi Klimaszewskiemu za to, że w sposób bardzo szybki i bezceremonialny był w stanie zorganizować ten punkt szczepień na rzecz mieszkańców całego Podbeskidzia, który będzie służył już od dnia dzisiejszego. Ale chciałem też podziękować wszystkim samorządom, bo wszystkie samorządy tak naprawdę w województwie stanęły na wysokości zadania i były gotowe i są gotowe i przygotowują te punkty do uruchamiania w zależności od dostępności szczepionek. Jeżeli przy takiej współpracy będziemy kroczyć krok po kroku, to jestem przekonany, że w najbliższych tygodniach i miesiącach
będziemy mogli wracać stopniowo, ale do tej utęsknionej normalności, bo chyba o tym wszyscy od roku marzymy i tęsknimy bardzo mocno. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję oczywiście parlamentarzystom, dziękuję zastępcy, który bardzo mocno walczy o to, aby tutaj w tym regionie podbeskidzkim również sprawa walki z wirusem była jak najskuteczniejsza. Także z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję, panie prezydencie, jeszcze raz. Podziękowania dla pana, ale na pana ręce również dla wszystkich współpracowników, tak? Jest z nami pan doktor, są współpracownicy, jest cała kadra medyczna, którzy na co dzień są nie do końca widoczni, a to tym ludziom przede wszystkim należy dziękować za tą codzienną, heroiczną walkę. Bardzo dziękuję. Panie wojewodo, szanowni państwo, no nadszedł ten dzień, na który czekamy i my jako Bielszczanie i przecież wszyscy Polacy. Już w tej chwili, bo tutaj czasami słyszymy skrzypienie drzwi, to nie są zakłócenia, to są pierwsi pacjenci, tam już pani siedzi, nawet macha tutaj do nas. To bardzo dobrze, przede wszystkim bardzo dobrze, że te dane dotyczące statystyk, które pan wojewoda przedstawił przed chwilą, napawają optymizmem, ale tym bardziej wiemy, że musimy dalej być czujni, bo prawdziwa walka z pandemią zakończy się wtedy, kiedy się po prostu wszyscy szczepimy. Bardzo się cieszę, że taki punkt pierwszy w województwie powstał w naszym mieście, w Bielsku Białej. Oczywiście powstaną następne, no bo to musi być efekt skali. Mamy zabezpieczone szczepionki, bo jak wiemy, to jest najistotniejsza też część tego systemu, aby te dostawy były zapewnione. Na najbliższe dni są, będą na kolejne, bardzo w to wierzę. Bo bez tego, no po prostu tej walki nie wygramy. Chciałem podziękować panu wojewodzie za naprawdę no, modelową współpracę i w zakresie już tej walki z COVID-em przez ostatnie miesiące, ale również w utworzeniu tego punktu. Naprawdę oczywiście, tak jak powiedział pan wojewoda, my zarządzamy pewnym procesem, stoi za tym wiele bezimiennych osób i służby medyczne, i pracownicy urzędu, ochotnicy. To jest naprawdę jak pospolite ruszenie i to działa, bo wspólnie możemy więcej. Ten kontakt praktycznie 24 godziny na dobę pozwolił na to, że i w naszym mieście, ale też w kolejnych te punkty powstaną. Jesteśmy przygotowani na 500 dziennie zgodnie z wytycznymi. Jeżeli tych, oby tak było, szczepionek będzie więcej, jesteśmy w ciągu 2-3 dni w stanie rozwinąć ten punkt do wielokrotność tych szczepień. Oby tylko były szczepionki, za co wszyscy z panem wojewodą przecież i wszyscy Polacy trzymamy kciuki. Także najważniejsze co jest, to to, że właśnie kolejni pacjenci zaszczepieni wychodzą. Wygląda na to, że dobrze się czują. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy nas z panem wojewodą wspomagali, służbom naszego szpitala Bielskiego Centrum Onkologii, pracownikom i tym, którzy trzymali za nas kciuki mimo różnych perturbacji, trudności, które przecież się zdarzają, bo działamy w bardzo dużej presji czasowej. I też proszę zrozumieć, jeżeli są pewne jeszcze niedociągnięcia informacyjne, jakieś rzeczy, które trzeba poprawić, bo to jest normalne. No ale tutaj, tak jak mówię, w pospolitym ruszeniu lekka część chaosu, zwłaszcza na początku, to jest sprawa oczywista i nie przejmujmy się tym i bądźmy optymistami i w tych terminach, które jest w tym całym programie narodowym szczepień, jak najszybciej przynajmniej pierwszą dawką wyszczepimy naszych obywateli. Dziękuję.